Sprawdź, czy prosta przechodząca przez punkty P o współrzędnych 4, 8 i Q o współrzędnych minus 2 i minus 1 jest równoległa do prostej przechodzącej przez punkty R o współrzędnych minus 2, 4 oraz S o współrzędnych 1, 7. Prostą przechodzącą przez punkty P i Q nazwijmy sobie K. Prostą przechodzącą przez punkty R i S nazwijmy L. Wiemy, że prosta K będzie równoległa do prostej L wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe będą takie same. Czyli współczynnik K będzie taki sam jak współczynnik prostej L. Obliczmy więc współczynniki kierunkowe obu prostych. Zaczniemy od oznaczenia współrzędnych punktu P. Pierwsza współrzędna jest jako x, druga jako y. Ponieważ punkt nazywał się P, dodajmy tu indeksy P. To samo robimy z punktem Q. Pierwsza współrzędna x, druga y. Dodajemy indeks Q. Równolegle możemy oznaczyć współrzędne punktu R i S. Zapiszmy sobie wzór na współczynnik kierunkowy. W liczniku odejmujemy od siebie współczynniki y-kowe, czyli będzie yq minus yp, a w mianowniku odejmujemy współczynniki x-owe, czy współrzędne x-owe, czyli xq minus xp. Podstawmy nasze dane. Yq wynosi minus 1, yp wynosi 8, xq minus 2 i xp 4. Dostaniemy minus 9 przez minus 6, minusy się skracają, dzielimy na 3, zostaje nam 3 drugie. Teraz obliczmy współczynnik kierunkowy prostej L, czyli znowu odejmujemy w liczniku współczynniki y-kowe, czyli ys minus yr, a w mianowniku odejmujemy współczynniki x-owe, czyli xs minus xr. Podstawmy dane. Ys jest 7, yr 4, xs 1 i xr minus 2. Czyli minus minus 2 da nam plus 2. Dostaniemy 3 przez 3, co nam daje 1. Ponieważ współczynniki kierunkowe nie są takie same, czyli ak jest różne od al, wnioskujemy, że prosta k nie jest równoległa do prostej L.